Powiększenie. Michał Szpak, dobry wieczór. W studiu z nami dzisiaj pani Irina Browko z wyboru zielonogórzanka, tak możemy chyba powiedzieć, a z pochodzenia charkowianka, czyli Ukrainka. Bardzo dziękuję, że przyjęła pani zaproszenie do nas, do studia. Spotykamy się oczywiście w związku z dramatycznymi wydarzeniami w pani ojczyźnie. Mimo tego, że mieszka pani w Zielonej Górze, to jednak sama mi pani przed chwilką powiedziała, że Ukrainką jak najbardziej się czuje i że jest pani dumna z tego, że Ukrainką jest. Przeglądałem przed chwilą wydarzenia agencyjne i kiedy czytam o tym, że Ukraina zamyka szkoły i przedszkola w Kijowie dla bezpieczeństwa dzieci, tak podają władze ukraińskie, ale też podają, że do 26 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych starć w Kijowie. Zastanawiam się, co pani tutaj w Zielonej Górze, 1200, jak sprawdzałem, kilometrów od Kijowa, myśli sobie o tym, co się dzieje u pani w ojczyźnie, tam, gdzie są pani znajomi, przyjaciele. No, to jest bardzo tragiczna sytuacja i bardzo, bardzo przykro jest, że właśnie takie rzeczy odbywają się w Ukrainie i że nie ma nawet możliwości to rozwiązać w sposób pokojowy, żeby bez wojny, żeby bez krwi wszystko się skończyło. Przecież ludzie, którzy wyszli tam na Majdan, oni oczekują, że już nie będzie takiego nacisku władzy, że już będzie łatwiej żyć, że oni tam stoją za swoją wolność. I nie bardzo im wychodzi, dlatego że władza nie bardzo chce iść na kontakt i nie chce jakoś znaleźć wspólny język. Mnóstwo znajomych, mnóstwo przyjaciół na Ukrainie, w Kijowie, podejrzewam też. Jest teraz taki bieżący kontakt z nimi? Czy on jest w jakiś sposób utrudniony? Ja wiem, że pani korzysta na przykład z Facebooka. Czy taka komunikacja chociażby przez internet tam się odbywa między panią a tymi ludźmi, przyjaciółmi, znajomymi bez przeszkód? Czy są jakieś utrudnienia? Jak to wygląda? Nie, nie ma żadnych utrudnień, czyli można rozmawiać spokojnie przez Facebooka na przykład. No tak, ja tak rzadko rozmawiam na ten temat, tylko czytam na fejsie, co tam się dzieje i co tam piszą, co tam w Kijowie się dzieje. No tak, szczerze mówiąc, tak bardziej mój mąż to tak śledzi za sytuacją w Ukrainie i po prostu mówi mi, co tam się dzieje. Przecież no, trudno jest znaleźć, co naprawdę się dzieje, dlatego że różne media mówią całkiem różne rzeczy i wszyscy piszą, na przykład robią jakieś zdjęcie i swój podpis i trudno powiedzieć, że to naprawdę ten podpis pod to zdjęcie, tak? I trudno znaleźć prawdę. No i właśnie mój mąż, on tak tym się zajmuje, on tak śledzi za tymi wydarzeniami, żeby można było powiedzieć właśnie, co tam się dzieje, żeby można było chociażby znaleźć, czy to jest taka straszna prawda. Mąż też pochodzi z Ukrainy, tak? Tak, z Charkowa. Też z Charkowa. Mhm. I też pewnie ma znajomych w Kijowie. Tak, z nimi też rozmawiam. Rozmawiacie, czy mąż głównie rozmawia, to co pani powiedziała, i pewnie jakoś tam relacjonuje, nie wiem, czy przy śniadaniu, czy przy kolacji. Co mówią ci ludzie o tym, co tam się dzieje? No, niektórzy szukają wyjścia, żeby chociażby jakoś ubezpieczyć swoją rodzinę, żeby można było uciec i gdzieś się schować na jakiś czas. Na przykład moi znajomi tam pytali już, czy mogą do nas przyjechać w gości na kilka miesięcy, żeby przeżyć. Przecież mają dwójkę dzieci. Czy teraz dzisiaj właśnie mąż opowiadał, że w Charkowie już gorzej stało. Ja tak myślałam, że w Charkowie będzie łatwiej i nie będzie właśnie takich działań. No, ale ja teraz widzę, że i w Charkowie właśnie prawie przy mieszkaniu moich rodziców odbywają się też bardzo takie straszne rzeczy i bardzo to niepokoi mnie. 28 stycznia, pozwoliłem sobie tak zajrzeć na pani Facebooka, pani pisała: wobec pewnych tematów działań ludzi nie możemy pozostać obojętni, mocno wspieramy Ukrainę, wierzymy, że idea wolności zwycięży, ocalając to, co jeszcze da się ocalić, by móc z nadzieją choćby przyćmioną patrzeć w przyszłość. To było 28 stycznia, niecały miesiąc temu. Od tego czasu mocno się Ukraina zmieniła, jeśli chodzi o sytuację, prawda? Mimo wszystko. No tak. Tak, ja tak powiem, że zmiany były wczoraj i przedwczoraj, że takie największe zmiany. Przed tym ludzie tam stoją, że na przykład jest taka akcja w Ukrainie, bojkotują biznesy polityków partii regionów. Czyli oni próbują jakoś bojkotować te sklepy na przykład, czy banki i po prostu nie korzystać z ich usług, żeby nie oddawać te pieniędzy, które potem pójdą na właśnie zbroję.
sprzeciw ludzi, którzy stoją na Majdanie. I to była bardzo, bardzo taka słuszna idea i no, ja widziałam, że bardzo dobry efekt jest. No i też ludzie tam stoją na tym Majdanie, oni przechodzą, oni wspierają się nawzajem. I ja widzę, że Rosłana na przykład bardzo mocno teraz walczy o wolność i walczy właśnie o rozwiązanie tej sytuacji. Teraz jeździ po Europie, w Brukseli była, gdzie tam była jeszcze w Wiedniu, żeby znaleźć kontakt z politykami, żeby opowiedzieć, że no po prostu no, prosimy o pomoc. Przecież sami nie jesteśmy w stanie tego rozwiązać. Przecież my jesteśmy z pokojem, tak? A przeciw nas idą z wojną. Czyli za nasze podatki, za nasze koszty teraz strzelają w tych ludzi, którzy stoją na Majdanie, to jest okropnie. I właśnie bez pomocy innych krajów, bez pomocy innych społeczności trudno będzie znaleźć rozwiązanie. A propos polityków, pamiętamy wszyscy pani bardzo emocjonalne wystąpienie na sesji Rady Miasta w Zielonej Górze, grudniowe przemówienie, też gesty poparcia ze strony radnych. Ukraińska flaga na ratuszu i pewnie lokalni politycy, ci, którzy tutaj pracują, niewiele mogą zdziałać, ale czy nie ma pani takiego wrażenia, że ci politycy, którzy gdzieś tam reprezentują chociażby nasz rząd i też nie myślę tylko o naszym rządzie, ale o rządach innych krajów, czy nie robią jednak mimo wszystko za mało, szanując oczywiście niepodległość Ukrainy, ale chyba jednak ta sytuacja już przerasta możliwości samych Ukraińców, żeby ją załagodzić. Czy nie ma pani takiego wrażenia, że społeczność międzynarodowa, głównie ta polityczna, robi za mało, mówiąc, że jest zaniepokojona sytuacją na Ukrainie, że takie rzeczy, jak się wydarzyły, nie powinny się wydarzyć? Może jest tak, że Ukraińcy oczekują czegoś więcej? Jeśli tak, to czego? Ukraińcy czekają więcej i Ukraińcy czekają na blokowanie kosztów i środków bankowych naszych ukraińskich polityków w Europie. Przecież wszyscy mają pieniądze tutaj w Europie i wszyscy mają swoich rodzin nawet tutaj w Europie. Czyli ktoś ma w Wiedniu żonę, która już ma biznes na przykład. No właśnie to jest wszystko za koszty ukraińskie, tak? Czyli w Wielkiej Brytanii na przykład tam ktoś studiuje, tam dzieci wysyłają na studiowanie. I to jest bardzo smutne, dlatego że ludzie, zwykłe ludzie, obywatele ukraińskie nie mogą wybrać się gdzieś, tak? Czy na przykład zapłacić nawet za wizę 35 euro, żeby wyjechać do innego kraju zobaczyć. A te politycy, oni mogą się pozwolić nawet wyjechać, nie to żeby na wycieczkę, tak? Ale tam nie mogą pozwolić kupić kilka mieszkań, kilka domów i tam spokojnie mieszkać, tak? I no właśnie, i ludzie w Ukrainie, oni próbują, żeby dotrzeć do polityków europejskich, żeby oni pomogli w blokowaniu tych majątków, w blokowaniu tych pieniędzy, żeby chociażby nie było tym politykom już gdzie wyjechać, żeby po prostu już oni zaczęli tą sytuację w Ukrainie i niech oni tam zostają, tak, ze swoimi rodzinami. Po co oni wyjeżdżają gdzieś? Jak na przykład Azarow, tak? Który został zwolniony, tak, ze swojej pracy i wyjechał spokojnie do Wiednia. Przecież tam on ma swoją rodzinę, która ma już tam biznes i kilka czegoś tam. To jest bardzo smutne, dlatego że inni ludzie, którzy stoją i walczą na Majdanie, nie mogą się pozwolić na takie rzeczy. Kończy nam się czas, a chcę zapytać jeszcze o jedną taką rzecz. Czy my tutaj w Zielonej Górze cokolwiek możemy zrobić, pani zdaniem, żeby pomagać Ukraińcom walczącym o wolność, taką jaką my chociażby w Polsce mamy? Co my, mieszkańcy Zielonej Góry, ewentualnie moglibyśmy zrobić, żeby wam pomóc? Bardzo trudne pytanie, tak szczerze mówiąc. Przecież ja rozumiem, że z politycznego względu to jest bardzo trudna rzecz, że politycy, oni bardzo wolno podejmują różne decyzje. Przecież każda decyzja ma swoje konsekwencje. I w imieniu całego kraju na przykład wtrącać się w politykę innego kraju to jest no, bardzo, bardzo, bardzo ostro polityczne. Czyli nie mogą tak zrobić. A co mogą obywateli zrobić? To no, pierwsza rzecz to naprawdę zbiórka chociażby jakichś tam leków, rzeczy, koców, żeby można było przekazać na Majdan tym ludziom, którzy tam teraz są. No i właśnie jak dzisiaj mój mąż powiedział, że tam teraz naprawdę ludzi zorganizowali gdzieś tam w jakimś tam budynku
taką medyczną część, tak, gdzie mogłaby pierwsza medyczna dopomoga być. I wczoraj milicjanci po prostu zaczęli wyrzucać ludzi z tego budynku, czyli tam lekarze, chorzy, tak, po prostu wszystkich wyrzucają i strzelają i rzucają tam granaty, tak, czyli to strasznie jest. I bardzo teraz ludzie potrzebują zwykłe leki, zwykłe kocy, zwykłe kowdry, żeby chociażby jakoś można było tam się ratować. Na Facebooku, to wiem, sam sprawdzałem, jest taki profil czy wydarzenie utworzone z biurka dla Majdanu i tam na pewno wszystkie kontakty możemy znaleźć niezbędne do tego, żeby ta pomoc trafiła w odpowiednie miejsce. Bardzo serdecznie dziękuję pani za rozmowę, za wizytę w studiu. Państwu przypomnę, że naszym gościem była pani Irina Browko, Ukrainka, mieszkająca razem ze swoją rodziną w Zielonej Górze, bezpieczna w Zielonej Górze. Mamy nadzieję, ale też chcielibyśmy, żeby bezpiecznie było u naszych sąsiadów za wschodnią granicą. Trzymamy kciuki zatem za Ukrainę, za to, żeby wreszcie zapanował tam pokój. Dziękuję jeszcze raz. Państwu dziękujemy też za obecność przed telewizorami. Dobrego wieczoru i do zobaczenia.